Dzień dobry, rozmawiam z panią. Urszula Robińska z Koszalina. Co pani tutaj robi w Warszawie? Ja przyjechałam tutaj domagać się sprawiedliwości, wstrzymania egzekucji z naszej nieruchomości, dlatego że do tej egzekucji doszło w wyniku przestępstwa i komornik to przestępstwo kontynuował. Według pani kto dokonał tego przestępstwa? Tego przestępstwa dokonał pan Gawłowski, który teraz jest wiceministrem środowiska w rządzie pana Donalda Tuska. I jego prawnik i urzędnicy miejscy związani z Platformą Obywatelską, w Koszalinie rządzi Platforma Obywatelska. A wie pani, że za pomawianie urzędników publicznych można iść do więzienia? Wiem. Nie boi się pani, że panią wsadzą do więzienia za to, że pani mówi, że tu zatrudnia przestępców? Nie boję się, dlatego że jak uruchomiliśmy stronę, to Gawłowski odgrażał nam się, że odda nas do sądu, ale nie może, bo on doskonale wie, że to, co mówię na stronie, jest prawdą. Tylko on nie wie, co ja nagrałam, a czego nie nagrałam. A, to w tym jest problem. A to znaczy, że tak nie do końca gra, ma wpływy w sądzie w Koszalinie? No, w prokuraturze na pewno ma wpływy. A to taki urzędnik może mieć wpływy w prokuraturze? Ma. On zresztą sam powiedział, że chleje wódę z prokuratorami i ustala postanowienia, jakie mają wydać. A, czyli nie to są takie lokalne struktury wzajemnej adoracji, tak? Tak, dokładnie. Jakby przeanalizował, przeczytał nawet niektóre tylko postanowienia prokuratury, to by zobaczył, że Gawłowski miał rację. Dobrze. Czy do pani schodzą tutaj urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości? Pierwszy dzień zeszli do mnie prawnik i jakaś pani z biura skargi wniosków. Wzięli te dokumenty i zanieśli do jakiejś tam wizytacji czy gdzieś do przyjechania. Ile pani już tutaj głoduje? 4 dni. I do tej pory nikt się nie zjawił? Już teraz, później nie. Jak się pani czuje? No, trochę osłabiona jestem, no wiadomo. A mąż? A mąż jest w szpitalu. Tak, wiem, że chciał popełnić samobójstwo. Tak, bo już nie widział żadnego wyjścia innego, no bo tracimy wszystko. Do takiego dramatu państwo doprowadza Polaków, tak? Tak, i to świadomie doprowadzone, bo Stanisław Gawłowski nam groził, że zniszczy nam firmę i nawet powiedział, że będziemy zdychać pod mostem. No to, więc to efekt widoczny. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.